Witam wszystkich w kolejnym odcinku Deadly Premonition, opowiadającym niekoniecznie straszną, ale zakręconą historię małej miejscowości Greenvale, gdzie spotykamy pełno popierdolonych dramatis personae i nie do końca wiemy, co się dzieje. A nad wszystkim czuwa niekoniecznie poczytalny agent York. New York. Moi drodzy, ostatnio udało mi się jednak znaleźć brakujący kluczyk, tak sądzę. Okazało się, że był w jednej z cel na dole. Tak, to ten. W której oczywiście nie popatrzyłem, bo sprawdziłem trzy cele po jednej stronie, później popatrzyłem do dwóch, w tę jedną, gdzie siedział jakiś tam więzień. Natomiast jedną z powodu obrotu kamery, przebiegania nie przeobserwowałem, ale w końcu udało mi się trafić i znaleźć. Także kieruj się od razu się tam, pozostałymi kluczykami sobie nie zajmujcie sobie czasu. She just recently graduated from high school this year. Her dream was to get out of the city and her mom. But mamin syn chipowa tego policjanta Tomasa. Teraz niezwykle seksownej pozycji czyta akta nasza koleżanka, którą będziemy chcieli wyrwać. Her mother is unemployed and lives on the insurance money from her husband's accident. Chyba pączek. To wygląda raczej jak takie jabłko. After all, it's a small town with a low cost of living. Financially, they seem to get by fine, and they led normal lives. A normal life is exactly what a curious teenager doesn't want. It's all starting to make sense, Zach. Ale namyślasz. City folk, huh? No. I take that back. All of them can't be as bad as him. Some should have better manners. This is a good biscuit. I've never tasted a biscuit this delicious. Where in town can I get these? Well, actually, I baked them myself. Człowiek wielu talentów. It's amazing. What are you doing in law enforcement? Very particular about biscuits, I'll have you know. The balance of milk and butter you've achieved here. Oh my. Agent Morgan. At last. You are welcome to accompany me to the Greenvale General Hospital. Emily, super. You come too. Thomas, stay here and tidy up these files. Yes, sir. We're going to use the car outside. Dobrze, nie ten insight. You might think this is just a small town police investigation, but our inspections are thorough and solid. I'm hoping you won't slow us down. Mówiłeś coś, szeryfie? No i dobrze, moi drodzy. Niby mamy zakończony rozdział. Pieniążki. A tak z innych tematów, to tradycyjnie co jakiś czas przeglądam sobie, jakie horrory zapowiadają się w nadchodzących miesiącach, roku, w ciągu dwóch lat. No i przeważnie jestem absolutnie powalony niską jakością i tandetnymi kliszami, które powielają. The Greenvale General Hospital is down the road by the lake. I w większości przypadków... Come on, get in the car. If I'm riding in a car, George, I prefer to be the driver. Can you provide a car for me? What are you talking about? You don't even know how to get there. Which is another good reason for me to drive, George. I need to learn my way around town. Oh, man. No i ostatnio sobie zrobiłem też podobny... And I'll ride with you. I want to keep an eye on podobny research. Fair enough. No i niestety po raz kolejny jestem oszołomiony niską jakością produkcji. Mogę przekręcać, bo niektóre filmy są już wyszły, niektóre wyjdą, niektóre były z końcówki zeszłego roku. George, we better get moving. The hospital closes at 2100.
No i do filmów, które po prostu rozszarpały mnie na strzępy, to w pierwszej kolejności trzeba chyba wymienić Alien Tampoon. O tym jak w skrócie. Krew obcego wsiąka w przypadkowo upuszczony tampon. Laska go podnosi, nie zauważa, że nagle tampon jest zielony, później go używa ciągle nie widząc, że jest coś z nim nie tak. I zamienia się w potwora. I zaczyna się jeden wielki rozpierdziel. O, deszcz pada, jej. Jestem przekonany, że gdzieś tu był wyjazd z parkingu. Nie, tu jest garaż. Gdzie jest kuźwa wyjazd z parkingu? Dobra, jedźmy w deszczu. Agent Morgan, I can't help noticing you prefer to work alone. Wszyscy agenci FBI tak mają. Jakoś się włączało wycieraczki, ale nie pamiętam jak. Whatever. Sprawdzę może następnym razem. No jadę prosto, miota nim jak szatan. That's because you're young. You notice things like that at my age. You have to treat women carefully, like a thin crystal wine glass. If you don't, they can cut scars on your face, just like yours, right? George, is this an interrogation? I see you're a seasoned professional. No dobra, na razie zamiast gadać jakieś pierdołach, to pokierowalibyście mi jak wyjechać z tego miasta. Może duże nie jest, ale jestem tu pierwszy raz. And nobody will notice it in a week. A week? It's not that light of a wound. So, Emily, tell me. Is there really a need for a full-time sheriff in a small town like this? I'm sure it is small to your city eyes, but any gathering of people leads to all kinds of problems. Fights, runaways, stray pets. You're too fixated on violent crimes. Our job is to guide the people along the correct path, first and foremost. That's what I consider. Pójdziemy sobie tą leśną dróżką, może spróbujemy. Zach, there he is, the monarch in all his kolejny film. Który rzucił mi się w oczy, to druga część ma drodze Iron Sky. Tak jest, tym razem będziemy mieli dinozaury i jeżdżącego na nich Hitlera. Więc jest to film, który koniecznie będę chciał zobaczyć. Szajse! Jak ja mam kurwa stąd wyjechać? A mogę wiedzieć, czemu ten samochód tak wolno jedzie, jak po cofaniu zaraz? Dobra, kolejna próba. I jedziemy do McKinley, później tam dalej, tą głównym highwayem pojedziemy. No ale to powiedzmy, będzie to film głupi, straszny i bez sensu, aczkolwiek chcę go zobaczyć. Pierwszy Iron Sky nawet mi się całkiem zabawnie oglądało. No ale moi drodzy, jest odpowiedź na Iron Sky, czyli to jest bodajże Sky Sharks się ma nazywać, film ma być chyba dopiero w 2017 roku. I powiem wam, że długo nie wierzyłem w to, co moje oczy widzą, bo dostajemy historię, w której, z tego co kojarzę z opisu fabularnego, i teraz chyba pojechaliśmy za daleko, moi drodzy, coś tak czuję. Tak jest, to wracamy. Ależ moduł zniszczeń. Gdzie chyba geolodzy czy jacyś inni badacze odkryli jakieś zapomniane laboratorium nazistowskie i uwalniają tajemniczą broń Hitlera. A mianowicie latające rekiny uzbrojone w rakietnice. Łapiecie to? Czujecie ten klimat? Także to będzie film o nazi zombie na latających rekinach atakujących samolot. Także
wszystko, czego wytrawny oglądacz i kinoman może oczekiwać od dobrego filmu. Także gorąco, gorąco polecam. Propsy, propsy, koksy. A co my tam jeszcze mamy? Pojawiły się dwa filmy, no powiedzmy, masa gniotów, typu Szubienica i tego typu gory, splatery i tak dalej. Natomiast są dwa filmy, które w sumie mógłbym zobaczyć, bo dlaczego nie? Chyba najlepsze opcje z możliwych. To będzie chyba From the Dark, tak się chyba ten film nazywa. O, jesteśmy w szpitalu. Widzicie, dojechaliśmy, nie było strachu. Mam tylko nadzieję, że na czas. I dlaczego chcę zobaczyć ten film? Znaczy, nie spodziewam się po nim jakichś niesamowicie odkrywczych rzeczy. Natomiast będzie to powiedzmy quasi klasyczna w konstrukcji. Opowieść o prawdziwym wampirze, czy tam prawdziwych wampirach. Tak bardziej w klimacie czystego horroru, pewnego tajemnicy i morderstw i zagrożenia, niż jakiegoś tam dramatu w postaci Drakuli, tudzież młodzieżowych rozsterek nastoletnich wampirów w postaci Zmierzchu. No i to może być całkiem w porządku z tego względu. Drugi film to film reżysera, którego nazwiska nie do końca jestem w stanie poprawnie odczytać. Ja sobie go roboczo nazywam Shalmayayayayan, czyli ten gość między innymi od Osady. Hello, Sheriff. Która w 90% była... Aż bym się teraz osrał. W 80-90% był całkiem niezłym filmem. Hi there, Fiona. We're here to see Usha. Do you know where he is? I think Dr. Johnson is in the computer. Pewnie gra w Quake'a. Ten film nosi tytuł Visit. Nice to meet you, Mr. FBI agent. The computer room is where our employees share a computer. I w tym filmie samotna matka dwójki dzieci dostaje prośbę od swoich podstarzałych rodziców o to, żeby tam na tydzień przywieźli dzieciaki, żeby oni mogli z nimi pobyć, ona w tym czas będzie miała dla siebie i tak dalej. Rzeczywiście tak się dzieje. Natomiast trailer, który się pojawił, wyraźnie pokazuje, że nic tam się nie będzie działo dobrze, poprawnie. W sumie... Z jednej strony mam wrażenie, że troszkę za dużo ten trailer pokazuje, no ale to jest domena współczesnych teaserów, gdzie są przegadane, pokazują za dużo. No i przeważnie najlepsze sceny w filmie, więc generalnie wszystko wiemy. Tutaj chodzi o reżysera Osady, gdzie ona tam jakiegoś tego swojego twista popularnego, więc... Więc generalnie może być coś, możemy też czekać, że może jakiś twist pojawi. Plusem tej historii może być to, że wygląda na to, że nie pojawią się tam jakby żadne paranormalne, nie z tej ziemi rzeczy, potworusy i tak dalej, więc to też dodatkowo jakby plus dla tej historii. Leci na mnie. Tak więc też zwróćcie sobie uwagę na ten film jak najbardziej. Tyle masz mi do powiedzenia. No dobrze. Może teraz się ze mną umówisz? Nie umówisz się ze mną. Dobrze. Computer room. Where the fuck is computer room? Computer room. Dobrze, nic mi tu generalnie... nic mi tutaj nie mówi. To nie.
Gdzie się prowadzące mnie wszędzie strzały? A co strzały? Jest strzałeczka. Ktoś to się skrada przez te drzwi, to ja go nie mogę, no. Uwaga, gdzieś się zbliżamy. 7 yardów. Tut, incoming! Komputer room jest nawet napisane. Przepraszam, jeśli miałem jakiekolwiek wątpliwości i ktoś się poczuł urażony. We couldn't find him. Dali się tu przede mną. Fiona needs to check her information. No, I don't think so. Does the doctor like playing games by any chance? What do you mean? There's a message on the computer. And a card key already set in place. The king passes the rook and meets the bishop. The knight takes a pawn along for the queen. What does that all mean? It's a simple puzzle. Zach, let's take him up on his challenge. You can do this. Nope, 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 nope. Ja nie chcę żadnych rozwiązywać zagadek. Nie jestem w stanie. Oj Boże. Zach, something is still missing. We need more clues. Nic nie misujemy, tylko kwestia znalezienia odpowiedniej kolejności, a ja naprawdę z powodu alergii, tudzież własnego lenistwa. Nawet nie wiem, czy odpowiednio kolejność. Nie no, zdublowałem teraz kolejność, tak mi się wydaje, ale. Moje lenistwo. Moje lenistwo czasami mnie męczy. Dobra, rozwiążę to, się zjawię. No i mamy, moi drodzy, mały detal, niewłaściwe kolejne na samym początku. Przed chwilą widzieliście właściwą sekwencję. Another code? Nope, jest tam, gdzie przeprowadzają autopsję. More games. I'm going to get Fiona to call Usha up here right now. No need, George. The message appeared with the card key. It's telling us where to use it. This is not the time to be joking around, Agent Morgan. Dr. Usha is below with the deceased. With Anna. Below being underground, I take it. Simple. Simple. Then it's time to meet the mischievous architect of this little game. Nah. Nie lubię szeryfa. Ale to nie szkodzi, szeryf też nie lubi mnie. Teraz wystarczy wpaść na pomysł. Dobrze, strzałka pokazuje nam tam. Ach, te dramatyczne dźwięki. Porozmawiamy z doktorem. Co nam zagwarantuje kolejny mało dynamiczny odcinek. Ale co zrobić, taka gra na chillaucie. Do tej pory jeszcze nie, przynajmniej na chwilę obecną, co sprawdzałem, nie znalazłem żadnych przeciwwskazań, więc prawdopodobnie albo już nie oglądacie, albo oglądacie i nie macie nic przeciwko. Jakby nie było. Ja się jeszcze co, póki co bawię całkiem nieźle. No dobra.
Ale włączanie tej minimapy to jest po prostu mordęgę. Problem polega na tym, moi drodzy, że... No chyba, że muszę tutaj na te schody dobyć, że o to chodzi. Że strzałka mnie odrobinę wprowadza w błąd i nie pokazuje poziomu, ale gdzieś tu były schody. Skoro są schody w dół, to znaczy, że jesteśmy na dobrym tropie. No, there it is. Piękne udźwiękowienie, nie spodziewałem się po szpitalu takich dźwięków, takiej magii. O Jezu, daleko jeszcze. Być może w tych wszystkich pokojach poukrywane są jakieś skarby, cuda, niedziwy. Ale gdzież by mi się tam chciało jednak... Nie chce mi się biegać po wszystkim, sprawdzać, bo wy też się chyba możecie czuć tym nieco zmęczeni. Więc spróbujmy sobie przynajmniej na razie pociągnąć jakoś ten wątek fabularny troszkę do przodu, może zacznie się coś więcej dziać. A może nie. Asha, sorry to keep you waiting. Ah, you made it. Let's get started, shall we? Yeah. Asha Johnson, doctor. This is Agent Morgan from the FBI. Nice to meet you. I'm Asha Johnson, the doctor in this hospital. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please call me York. Everyone calls me that. Nie wiem, czy Emily się śmieje, czy jest zaszokowana. Are you a forensic practitioner? Let's just say I've dealt with corpses before. Nekrofil! That battle of wits, by the way. Did you create that yourself? I just wanted to see if our FBI agent could handle the task. I see. Well, it was pretty fun. Oh, I'm glad you liked it. We don't have much time. We need those autopsy results. Boże, to ten George z cegła, to się w pale nie mieści. Ale doktor chyba też go nie lubi. Try challenging us without obstructing an investigation. You've angered the monarch. Chyba złapał dowcip. From the onset of rigor mortis, the stiffening of the muscles, the time of death is estimated to be between 20 and 2200 hours. That's still quite early for such a crime to take place. Note that there are two exterior wounds, pressure marks around the neck, and a long cut running from chest to abdomen. Blood marks on her right hand tell us she was gripping something round in her right hand. Tak, to prawa ręka. Her skull is also fractured, but that is unrelated to the cause of death. It probably happened to her after she was killed. Now, I first thought death by suffocation, due to the marks on her neck. But after further investigation, I now have a different conclusion. No dajesz, nie trzymasz mnie niepewności. The cause of death was loss of blood from the wound. Logiczne, no przy takim rozpruciu jak świniaka na rzeźni. Which means... She was cut up while she was still alive. Shocking. Yes, a sharp knife was used. It was inserted beneath the sternum and then quickly sliced downwards. The excessive loss of blood from her internal organs is what actually killed her. Her nails are clean, and with no skin cells from the attacker. She nie walczyła. Doesn't appear to have been bound nor badly beaten. Na pewno zabił to jakiś znajomek. The most tragic thing, however, was that she was unable to speak her story to anyone
who could hear the cries. Tak, może się przytulić. I believe she was drugged first to phase her consciousness and then the killer killed her. Now, the killer most likely has a deep, traumatized past concerning women. He probably cannot converse with them normally. A może po prostu rytualny mord? Bardziej to się na rytualny mord, moim zdaniem. Cała okoliczność, drzewo, quasi ukrzyżowanie. Zabójstwo na tle religijne. A może jestem tym tajemniczym Cold Killerem? A case in Seattle in 1985 with much like... Usha, please, limit your report to your findings as a doctor. Criminal profiling is my job. Ooh. You're wrong, also. Anna died fully, deeply, painfully aware of what was happening to her. But, Tell me, what time did it stop raining on the night Anna was killed? Just before I went to bed, right after the movie on TV ended, so... around 1 a.m.? What movie was it? An American Werewolf in London. Directed by John Landis, 1981. So the rain stopped accompanied by the ending song, Blue Moon. To mi przypomniało... George, would you mind if I examined Anna myself? Miałem takiego geniusza, wykładowcę we Wrocławiu na studiach z kulturoznawstwa. I'm sure I mentioned that I have a personal interest in cases like these. Który naprawdę był mega inteligentnym człowiekiem, oczytanym, z niesamowitą wiedzą. Jak kiedyś jakąś pracę zaliczeniową chciałem chciałem napisać o Raymondzie Chandlerze. Sądziłem, że kto tam, może on nie czytał, może coś tam, no ale okazało się, że też czytał, że to jego jeden z ulubionych pisarzy. Okazuje się, że to człowiek mający 60 parę lat też orientuje się w popkulturze, w współczesnych niedokonaniach muzycznych, filmowych, książkowych, także człowiek był mega. I do tego miał niesamowicie radiowy głos. Taki, że autentycznie słuchanie go w radiu to było mistrzostwo świata. No dobra, co ja tu jeszcze mogę obserwnąć? Tyle. To, żem się naobserwował, nawet rany nie popatrzył, ale no cóż, widocznie nie potrzeba więcej. From her lack of resistance, I'd say that Anna's injuries happened very quickly. Unable to speak, she was then left to cry herself to death. Zach, it's all starting to come together. The perpetrator stayed with her for at least 2 hours until it stopped raining. At the estimated time of her death, it was still raining. But you can still see tear marks on her cheeks. That means she was killed under a roof somewhere. She was then carried into the woods after it stopped raining. There's one other thing. Her tongue was removed with a very blunt knife. In fact, it's more likely it was simply chopped off. Usha, are you a passionate man? Well, not particularly, but I am man enough should the moment call for it. George, how about you? Very passionate, yes. Especially when it comes to women. But I don't see what that has to do with anything. George, the perpetrator is just like you. He's passionate about women. He's a passionate kisser.
This was a kiss of death. The perpetrator bit off Anna's tongue. Sobie tak, no inaczej by się nie dało udrować języka tak, tak po prawdzie chyba, nie? Nie znam się na tym, ale... Więc odgryzienie jak najbardziej, no. Jaka klisza, mój Boże. This case is now under the jurisdiction of the FBI. I'm assuming command. I'll need you to assist me in the investigation. What in the hell do you mean, Agent Morgan? I know I said I was passionate, but you can't think I did this. That's not why I'm assuming command, George. You're a suspect just as much as every other passionate man on Earth. Let me show you something. To trochę tego to ma. There you go. Amazing, huh? I'm sure you have a lot of questions, but most of the details are top secret. No, god damn it. George, Emily, we should be going. No need to stay here any longer. Okay. Aha, i tych woreczków nie zabiera, tak? Just give me a moment. Very well. I'll go on ahead. I can't take it any longer down here. Bishop takes queen. His rook takes your queen. Then your knight takes rook. And checkmate. Huh? Jedynie doktor ogarnął. My first victory in the Grandmaster ranking. Moi drodzy, idziemy. Albo nie idziemy. Czy Yorku zorientowałeś się, że coś jest nie tak? Bardzo kurwa nie tak. Zack, they're here. Moi drodzy. Odpalamy save'a i dramatyczny cliffhanger na zakończenie kolejnego odcinka. Deadly Premonition. Co stanie się dalej? Moi drodzy, już za tydzień. Dzięki za oglądanie, cześć.